Cześć, tutaj Daniel i dzisiaj niszczymy bicepsy. Pokażę Wam jeden z moich treningów na biceps. Będziecie składać z takiej szybkiej rozgrzewki, takiej szybkiej pompy i trzech ćwiczeń. No bo będziemy robić coś takiego. Robimy 10 razy tylko ugięcia ze skrętem, 10 razy młotki i 10 razy do tego. I tyle wystarczy, ok? Później przejdziemy na pierwsze ćwiczenie, czyli będziemy robić od 8 do 12 powtórzeń ze sztangetką w ten sposób, na ławeczce, żeby było oparcie. Jeżeli nie macie ławeczki, równie dobrze możecie to robić, jeżeli macie krzesło z oparciem na krzesło, ok? W tym sensie, że powiedzmy, że no, jak wasze krzesło wygląda w ten sposób normalnie, to możecie położyć sobie rękę tutaj i troszeczkę inny kąt, ale mniej więcej to samo ćwiczenie, ok? To będzie pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie będziemy robić odcień szlachetką. Drugie ćwiczenie będziemy robić młotki i ostatnie ćwiczenie będziemy robić ugięcia ramion ze skrętem, z tym, że będziemy przytrzymać sztangielki, ok? W ten sposób. Każde ćwiczenie będziemy robić 3 serie od 8 do 12 powtórzeń. Ja tak lubię robić. Tak? Dobra. Zaczynamy pierwszą. Robię sobie podwę. 3, 2, 1. Idziemy. Pamiętajcie, to jest pompa, bo mogą być krótkie ruchy. Dziesięć. Dziesięć. No i muszę wstać już. I ostatnie będziemy robić. Dziesięć. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9 i 10, 10. Ok. Już mi się bicepsy leciutko skompowały, o to mi chodziło. Czyli troszeczkę rozgrzały i sobie przygotuję ławeczkę na pierwsze ćwiczenie. Jeżeli macie ławeczkę, to taką jak ja mam, albo na siłowni, bo równie dobrze ten trening możecie robić na siłowni. Jeżeli tam macie do bicepsy, tak? A ławeczkę też możecie równie dobrze mieć ławeczkę. W ten sposób pochylacie się i teraz co robicie? Jest. Odchylacie w ten sposób, że klatka patrzy tam. Ok? Jest na równa linia. I wtedy robicie. Wtedy uginacie łokieć i do góry. Ok? Pierwsza prawa ręka idzie na ogień. Okay. I tak około 30 sekund przerwy między seriami, tak? Jeżeli weźmiecie, musicie mieć na tyle ciężką sztangetkę, żeby zrobić tak 8-10 powtórzeń z takim dosyć, taką trudnością, ok? Jeżeli jest za lekkie, no to wtedy nie będziecie budować tego mięśnia, niestety, musicie dodać tego ciężaru. Co chciałem powiedzieć, a jeżeli macie ciężką sztangielkę, jeżeli macie za ciężką sztangielkę, to możecie zawsze sobie pomóc ręką. Ja teraz sobie pomogę specjalnie, zrobię 10 powtórzeń i sobie pomogę ręką, żebyście widzieli, jak to wygląda mniej więcej. Ok, jedziemy. Zobaczcie, jak ja sobie pomogę. Leciutko. 10. Okay. I robicie sobie od 8 do 12 powtórzeń. Ja sobie akurat tym ćwiczeniem zrobię po 8 powtórzeń na stronę. Dobra,
30 sekund przerwy i idziemy na następne. Niedługo będę jak City Fletcher, nie? Grow, motherfucker! Grow, motherfucker! Ale działa! Raz próbowałem! Działa! Wszystko jest w psychice. Zawsze jesteście w stanie zrobić ten jeden albo dwa. Zrobiłem moje pierwsze ćwiczenie, zrobiłem moją 3 serie, po 8 i 10 powtórzeń. Teraz przejdę do następnego, czyli do czyli na młody. Zmienię tylko ciężar i zaraz do pracy. No dobra, zmieniłem swój ciężar, potrwało to około 30 sekund, niestety musiałem to zrobić, bo jeszcze nie zainwestowałem w różne sztangierki, ale już niedługo. Dobrze, wrócimy do młotku. Robimy teraz młotki. Ja lubię robić to na siedząc. Uwaga, jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Okej, 10. Jak mówiłem, jeżeli macie za lekki ciężar, to wystarczy, że troszeczkę zwolnicie ten ruch, tak? Wrócić wolniej i wolniej opuścicie. Wtedy troszeczkę wam to utrudni trening. Ale zawsze lepiej zainwestować w troszeczkę cięższe sztangiel. Albo jak jesteście na siłowni, no to wtedy macie od wyboru koloru, bierzecie sobie po prostu cięższą sztangiel, tak? Roll, motherfucker. Roll. I am the master. Dobra, jedziemy. Boom. Przejdziemy do ostatniego ćwiczenia. Myślę, że znowu zmienię ciężar, ale spróbuję tymi mniejszymi zrobić, może akurat będzie dla mnie dzisiaj dobre. Bo czasem jest tak, że mogę wziąć większy ciężar, czasami muszę go zmniejszyć, bo ja lubię robić rotacje w treningach. Mój trening bardzo rzadko wygląda tak samo, że ten sam bicep, te same trzy ćwiczenia, to samo cały czas, nie. Ja czasem robię rotację i po prostu kiedy, powiedzmy, w poniedziałek robię biceps i robię młotki, ugięcia i później coś jeszcze. Później, następny raz jak robię biceps, zrobię na przykład odwrót, nie? I młotki będą na końcu, więc czasem jest tak, że nie wezmę tego samego ciężaru. Nie, czasem sobie bardziej dam w kość innym ćwiczeniem. Ale dobra, jedziemy. I zostało mi ostatnie ćwiczenie. Teraz zobaczymy, czy będę musiał zmienić ciężar, czy nie, ale wydaje mi się, że ten ciężar będzie odpowiedni. Wezmę sobie ten mniejszy, tak? Teraz ostatnie ćwiczenie na tym polega. Jest. Trzymacie cały czas, tak? I teraz jedna ręka pracuje 4 razy, ta czeka. Później na zmianę ta czeka i ta pracuje 4 razy, dobrze? Więc szybko wyjaśnię. Między seriami robicie sobie 30 sekund, między całymi ćwiczeniami zrobicie sobie około minuty do półtorej.
Tak? Ja tak zazwyczaj robię. To jest ostatnie ćwiczenie. Czasem robię krótsze przerwy. Tak? Jeżeli macie lekki ciężar, to nie czujecie aż takiego męczenia, to możecie sobie zrobić mniejsze przerwy. Ok, przechodzę do ostatniego ćwiczenia. Później zrobię ostatnie ćwiczenia pompy. I kończymy tutaj na biceps. Ok. Trzymamy tak. Ok. Kąt prosty. Jest zachowany. Jedziemy. 4 razy. Raz. 2. 3. 4. Raz. 2. 3. 4. Ładnie piecze. Widzicie? Wystarczył mi ten ciężar. Już wcześniej, już na samym początku poczułem, że jest troszeczkę lekki, dlatego zwolniłem mój ruch. Normalnie bym robił raz, dwa, trzy, cztery, to było trochę cięższe. Ale czułem, że już jest za lekko, więc zwolniłem ten ruch i był idealny. Tak? Dobra. Jeszcze dwie serie. I lekko pie. I kończymy pić. I ostatnia seria zaraz. I teraz tak. Pamiętajcie. Od 8 do 12 powtórzeń. Tutaj tak samo. Ja robię 12 powtórzeń, tak? 4, 4, 4. 3 razy 4, 12. Ale możecie sobie zrobić na przykład 3, 4, 4. Albo 3, 3, 3. To już jest 9. Czyli jeszcze jesteście w tym obrębie 8, 12. Rozumiecie? Od 8 do 12 powtórzeń. Cztery i ostatnie. Tak jest. Pięknie. No dobrze. Zrobiliśmy nasze 3 ćwiczenia po 3 serie, po 8 do 12 powtórzeń. Powtórzę jeszcze raz, jak to wyglądało. To grzewka. Robiłem 30 powtórzeń. Skręty, później młotki, później tak do klatki. Pierwsze ćwiczenie robiłem, zrobiłem zwykłe ugięcia łokcia w ten sposób, ale z poparciem. Jeżeli macie krzesło w domu, to patrzcie, to po prostu będziecie mieli troszeczkę inny kąt, ale ćwiczenie jest podobne. Następne ćwiczenie młotki, no i ostatnie ćwiczenie, te, które teraz widzieliście, czyli ja bym robił na to 3 razy 4. Ok, czyli jedna ręka czeka, prawa pracuje, później prawa czeka, lewa pracuje. Ok. Czeka mi ostatnie ćwiczenie na pompę. Pokażę wam, co lubię robić. Często robię to z samym gryfem albo z tym. Nie ważę, czy to jest, nie ważę, czy to ma jakiś ciężar, czy nie. Ja robię to w ten sposób, że chwytam i spinam sam mięsień. Samo działanie. Ja po prostu trzymam to, bo jest mi wygodniej. Mógłbym to robić bez tego. Jeżeli nie macie kija, możecie robić bez kija. Ok? Trzymacie. Spinam sobie mięsień, trzymam sekundę albo dwie, puszczam. Raz. Dwa.
10 i później sobie zrobię 10 wąsko. Raz. Dwa. Trzy. I tu macie optymalny trening na bicepsy. Dziękuję bardzo za uwagę. Miłego treningu. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli Wam się podoba ten trening i zrobicie ten trening, zostawcie jakiegoś lajka. Pochwalcie się w komentarzach, jak Wam poszedł, czy Wam pompać, nie? Jeżeli chcecie więcej treningów, więcej porad, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału Mr. Alpha Fit. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do dzisiaj. Peace.